Halo, halo, halo! Dzień dobry bardzo! Jedziemy sobie, proszę Państwa, tak jestem podekscytowany jazdą, że zapomniałem w ogóle, że film trzeba było w piątek wrzucić. Myśmy tacy zapracowani byli, że no, żywcem zapomniałem po prostu. A miałem jechać w poniedziałek, a się okazało, że jednak w niedzielę rano. No i żywcem czasu na nic nie było, żywcem to. No, także wrzucę wam dwa filmy pewnie naraz. Update sytuacyjny, 17.44, przejechane 474 km. Zostało nam jeszcze 619 do celu do Holandii, na górkę Holandii. Także sobie jedziemy. Byliśmy sobie w piątek u lekarza. Dostałem jakieś Mercedesy tabletki, jakieś Mercedesy sikadło do nosa. No jest poprawa, mogę spać w nocy, ale jak przeczytałem sobie ulotkę z tabletek i ulotkę z kropelków tych Mercedesów, to ma więcej skutków ubocznych, bardziej negatywnych niż katar. Bo na przykład tabletki powodują jaskrę, albo agresywność, albo nieregularne bicie serca, albo zawał, albo inne bardziej wiem. Także kurde, nie wiem. Ale pan doktor mówił, że to bardzo sporadycznie. Wolał nie bym być tym jednym sporadycznym. No i co? No póki muszę i nie mogę oddychać, no to będę brał, a jak nie będę musiał, to będę sobie przerwy robił, albo co, nie wiem. Tabletki powodują agresywność. Czy uwaga? Będę agresywny? No, ale jakby to nie patrzeć, jedziemy sobie teraz A15, ale docelowo A2. Jeszcze dziesiątka będzie po drodze. Na Olszynie przekraczaliśmy granicę. No jedzie się fajnie. Łukaszek, nasz mechanik, zrobił mi gniazdko wreszcie zapalniczki na dole z tego osobnego akumulatora. Już mi kabel z góry znikł, z kurnika na dół. Także bardzo się z tego cieszę, bo zawsze ten kabel, jak przy deską tą od kurnika przykładałem, to łamie się po prostu, żyły się łamią. Już jeden kabel wyrzuciłem. Także wygodnie, gniazdko na dole i święty spokój. O, kropi. No i co, proszę Państwa, co jeszcze wam powiedzieć? No jedziemy sobie, jedziemy. Planowo 23.26, ale pewnie z jakiś mały postój trzeba będzie jeszcze zrobić, bo no 4,5 godziny jechałem non-stop, ale 6.15 teraz dalej zrobić, to nie wiem, czy minuszki wytrzymają, bo powiem wam, że po 4 godzinach non-stop jazdy wysiąść z auta, to kolanka odmawiają posłuszeństwa. A znowuż nie chcę jechać jak głupi szybko. Stóweczka wystarczy, bo tak, jedno, że wieje boczny. Dwa, że pada, nie pada cały czas. No tak się nie fajnie jedzie szybko. Ruchu dużego nie ma, bo niedziela. Pewnie wieczorem będzie trochę intensywniej, ale teraz jest w miarę spoko. Bardziej mnie coś wyprzedza niż ja muszę. No, no ale fajnie, że pada, bo się schłodziło. Ło, 19 stopni z 27. Dobra, proszę Państwa, będziemy się odzywać, jak będziemy gdzieś dalej jechać. A, jeszcze wam powiem update domowy. Zakupiłem 3 panele 435. Te dwustronne tak zwane, co można je trzymać na tym, no, na ziemi. I one wtedy od spodu odbite światło jeszcze łapią. Także będą sobie ustawione wschód-zachód. Zobaczymy, jak to będzie działać. Może te parę promieni wschodu już zacznie produkcję jakąś.
będziemy robić konstrukcję wspólnie, pomożecie, będziemy działać. No, a co jeszcze chciałem powiedzieć? Proszę Państwa, falownik jeszcze nie wyszedł. Jeszcze nie został wysłany z Chin. Także zobaczymy, co przyjdzie i kiedy. Przewidywany czas dostawy było 8-13 lipiec. To jest czerwiec znaczy. Więc już się spóźnia. No, a znalazłem, bo będę przerabiał instalację na 24V. No i znalazłem gościa, bo moja turbinka jest 400W i 12V. Znalazłem gościa, który właśnie kupił sobie sam generator taki, który idealnie pasuje do tej turbinki. I wtedy turbinka robi się 1200W, czyli powiedzmy 500, ale 448V. Także mam nadzieję, że to jakoś zadziała, więc sobie ją zamówiłem też. Przyjdzie, kiedy przyjdzie. Wiecie, z Chin to nie jest, że chcę i mam. Tylko to jest loteria. No, a panele kupiłem na Allegro normalnie, od polskiego sprzedawcy. Z darmową wysyłką. No. No to co? Trzeba się kawki napić. Nikt mi kawki jeszcze nie zasponsorował. Nie wiem, po co to trzymam i po co to reklamuję. Może kiedyś się ktoś zlituje. Na razie sobie kawkę kupuję sam. Do później, pa pa! Halo, halo, dzień dobry bardzo w nowym pięknym dniu. Dojechaliśmy, proszę Państwa, cało zdrowo i wypoczęci. Spaliśmy 6 godzin. No, 5.45 dokładnie. Także wypoczęty, ściągnęliśmy jedno. Teraz jedziemy ściągnąć drugie. No i proszę Państwa, trzecie ściągniemy i albo coś załadujemy, albo dzień już dla siebie. Taką mam nadzieję. No, wreszcie mój falownik zyskał miano Waiting for Delivery. Także możliwe, że w tym tygodniu dostanę panele i falownik razem. Także będzie fajnie, proszę Państwa, fajnie będzie, będzie. Przed chwilą lało. Teraz słoneczko świeci i tak troszeczkę przez chmury. 15 stopni i wieje, jak zawsze w Holandii. No i tak. Trzeba zjeść jakąś kanapeczkę. Na śniadanko zjadłem awokado i banana. To jest małe cappuccino w Shellu, w stacji Shell. No to kurde przesadzają, no przecież to jest espresso macchiato, a nie małe cappuccino. Przesadzają. Dla porównania to jest średnia kawa. I tak, proszę Państwa, zmiany się szykują duże, jestem podekscytowany wszystkim. Teraz się zastanawiam, kiedy przyjdzie do mnie prądnica do mojej turbiny. Także będziemy, kurczę, przerabiać wszystko, żeby być w pełnym off-gridzie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. A tak w ogóle, jakby ktoś miał przyczepkę samochodową z papierami do sprzedania,
tak, nie wiem, do 600, to chętnie łyknę, bo się bardzo przyda. Naprawdę, absolutnie bardzo się przyda. Także jak ktoś gdzieś tam w Polsce, nie wiem, do 200 km od Krakowa mnie słucha albo ogląda, to niech się odzywa i się zmówimy. Bo gdyżby się przydało było mieć przyczepkę taką małą, jednoosiową. No, jeszcze mamy 93 km do drugiego rozładunku. A co do trzeciego, to jeszcze nie wiem. Trzy pasy, wszyscy jadą stówkę i potrafią być korki. Jak to jest? Kanapeczkę zaraz wtrynić. Ładnie się powoli robię. No, znowu pada. Dawno nie padało. Jedziemy w stronę Rotterdamu, także będziemy jechali do góry. Można się spodziewać więcej wiatru, więcej deszczu. Ale dobrze, że pada, bo mam dużo much na szybie. I dzięki temu mnie się szyby przetrą. No. Odezwę się, jak będę gdzieś bliżej. Na razie.